Dzisiaj sięgamy po tekst pochodzący z Ewangelii Mateusza i w szczególny sposób chcę poprosić ludzi, którzy mają swoje dzieci, aby przysłuchali się temu, o czym dzisiaj będziemy czytali i później trochę mówili. Mateusz, rozdział 2, wersety od 1 do 12. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, ażebym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiennie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Oto niezwykłą opowieść o narodzeniu Mesjasza, Mesjasza izraelskiego, który jednocześnie jest odkupicielem, zbawicielem wszystkich grzeszników, wszystkich tych, którzy uwierzą w jego imię. Niezwykła opowieść. Ale to, co najbardziej wstrząsające w tej całej historii, to nie knowania króla Heroda, to nie strach, który padł na ówczesną elitę żydowską, która poczuła się zagrożona narodzonym w końcu oczekiwanym Mesjaszem. To jest niesamowite. Oni byli przerażeni. To nawet fakt, że poganie przyszli, aby jako pierwsi pokłonić się żydowskiemu Mesjaszowi, też nie jest najbardziej wstrząsającej tej historii. Najbardziej wstrząsające w tej historii są dary, które otrzymał ledwo narodzony Jezus Chrystus. Dlaczego zachęciłem do słuchania w szczególności dzisiaj tego tekstu rodziców? Otóż tak to jest, że kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, kiedy to dziecko jest przyniesione do domu, to zaczynają się schodzić przyjaciele, rodzina oczywiście, sąsiedzi. Ludzie, którzy generalnie, można powiedzieć, dobrze życzą temu dziecięciu i dobrze życzą rodzicom. Przynoszą prezenty. To są zawsze, może nie zawsze, ale przede wszystkim są to prezenty, które mają ułatwić wychowanie tego dziecka, mają trochę obniżyć koszty wychowania tego dziecka. Takie praktyczne, mądre, dobre, można powiedzieć, pełne miłości prezenty. Tutaj mamy coś zupełnie innego. Oto ci mędrcy złożyli w darze trzy prezenty. Trzy prezenty. Złoto, kadzidło i mirrę. Można sobie wyobrazić tą scenę.
Oto pierwszy z mędrców rozpakowuje swój dar. Przed oczami wszystkich pojawia się blask złota. Cóż za prezent? Cóż za prezent? Niesamowite. Na pewno wszyscy, którzy patrzyli na to, gdzieś w głębi serca, no jesteśmy przecież ludźmi. Maria, Józef, może ktoś jeszcze, to wszystko byli przecież ludzie. To był dobry prezent, praktyczny prezent. To był prezent, który w tej rodzinie, nie należącej wcale do bogatych, tej skromnej rodzinie, miał pomóc, ale nikt nie wiedział, jak miał pomóc. Gdyby nie to złoto, można by sobie zadać pytanie, jak ci ludzie, jak ta rodzina miałaby uciekać do Egiptu? Trzeba było kupić osła? Trzeba było kupić zapasy? Trzeba było kupić uprzęż? Trzeba było zaopatrzyć się w dobre obuwie? To była daleka podróż, wyczerpująca podróż. Trzeba było też na tego osła załadować jakiś namiot, coś w rodzaju namiotu. Trzeba było kupić okrycia dodatkowe, bo przecież wędrówka odbywała się przez pustynię. Jak oni by to wszystko zakupili? Z czego? Widzicie, to jest po prostu niesamowite, jak Bóg już w dniu, w którym narodził się Mesjasz, zadbał o swojego syna. Zatroszczył się o swojego syna. Gdzieś daleko, gdzieś, gdzie dzisiaj istnieją takie państwa jak Irak, Iran, mędrcy przeszukujący księgi, które tam przecież pozostały z czasów wygnania Izraela do Egiptu, do Babilonii, przepraszam, przeszukiwali je i znaleźli to proroctwo. I Bóg położył na ich sercu, aby udali się w daleką podróż i złożyli u stóp Mesjasza prezenty, złoto. Złoto było bardzo praktycznym, jak się okazuje, prezentem, ale też złoto o czymś mówiło. Złoto mówiło o królu. To królowi składa się złoto w darze. I rzeczywiście Jezus jest królem. Chociaż to dziecię w niczym nie przypominało króla, w niczym nie przypominało Syna Bożego. Było po prostu zwykłym ludzkim dzieckiem. To jednak było królem. Już wtedy było królem. I należał mu się królewski dar. I taki otrzymał. A on był jednocześnie bardzo praktycznym darem, co szybko się okazało. Następny z mędrców rozpakowuje swój dar i okazuje się, że składa w darze kadzidło. To jest dość niezrozumiały dar. Kadzidła używano w świątyni. Kadzidło było cenne, było drogie. Mieszanka wonnych ziół, specjalnie zbieranych, dobranych, która przy powolnym spalaniu wydawała piękny zapach. Kadzidło. Komu potrzebne jest kadzidło? Kadzidło potrzebne jest kapłanowi, ale przecież Jezus nie był z rodu kapłańskiego. Jezus nie pochodził z rodu kapłańskiego, pochodził z rodu Judy, nie pochodził z rodu Aarona. A więc według żydowskiego prawa nie mógł być kapłanem. A jednak ten prezent mówił bardzo wiele. Bo skoro otrzymał kadzidło, to znaczy, że urodził się kapłan. Ale to musiał być szczególny kapłan, skoro ten kapłan nie pochodził z rodu Aarona. Tu oczywiście kłania się i Żydzi o tym doskonale wiedzieli.
kłania się historia Melchizedeka. Stara historia. Historia, która mówi nam o kapłanie Boga Najwyższego, który był jednocześnie królem Salemu. Tak, to stara nazwa Jerozolimy. I o tym królu Biblia mówi, że on nie miał ani początku, ani końca. O jakim człowieku tak można powiedzieć? Każdy człowiek ma swój początek i każdy człowiek ma swój koniec. Ale o Melchizedeku powiedziano, nie, nie ma początku, nie ma końca. Czy to takiemu kapłanowi złożono kadzidło w wieże? A jeśli nie takiemu, to jakiemu? Bibliści zgodni są z tym, że Melchizedek to preobjawienie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O, niesamowita historia. Król i kapłan. Wszystkie proroctwa mówiły, że Mesjasz będzie i królem, i kapłanem. Najwyższym kapłanem i najwyższym królem. Ale oto występuje ostatni z mędrców. Rozpakowuje swój prezent i kładzie ten dar u stóp nowonarodzonego. Ten dar to mirra. Mogę sobie wyobrazić, jakie zdumienie ogarnęło ludzi, którzy na to patrzyli. Jak to? Nowonarodzonemu dziecku przyniósł mirrę, którą używa się do okładania ciała zmarłego? Jak to jest? To jakoś nie pasowało do tych poprzednich prezentów. To było w wyraźnej opozycji do poprzednich prezentów. Zapowiedź, że ktoś będzie wielkim, może największym królem, że będzie największym kapłanem w połączeniu z tym, że zginie? Że umrze? O co tu chodzi? Ale ci, którzy znają Słowo Boże i ci, którzy znali je wtedy oczywiście, oni doskonale wiedzieli. Ten trzeci prezent to był ten trzeci brakujący element. Od chociażby Księga Izajasza, chociażby 53 rozdział. Tam jest mowa o śmierci króla, o śmierci kapłana, o śmierci Mesjasza. Strasznej śmierci. Kochani rodzice, jak byście odebrali taki prezent? Myślę, że wielu byłoby oburzonych. To jest, biorąc pod uwagę kulturę naszego kraju, to jest tak, jakby ktoś dziecku nowonarodzonego, narodzonemu przyniósł jakąś czarną koronkę, taki czarny kir, a może małą trumienkę przyniósł w prezencie. Bylibyśmy przerażeni takim prezentem. Nie chcielibyśmy wierzyć, że ktoś ośmielił się złożyć taki dar. Izrael to naród księgi, więc musimy też brać pod uwagę, że ci prawdziwi Izraelici właściwie wszystko przesiewali przez słowo. I chociaż po ludzku mogli być wstrząśnięci, to jednak pamiętali doskonale, co czeka Mesjasza. Doskonale o tym pamiętali. W dniu, w którym Jezus się narodził, a właściwie można powiedzieć, że najpóźniej w kilka dni po Jego narodzeniu, ci, którzy mieli serce dla Boga, już doskonale wiedzieli, co czeka to dziecię. Jego los był znany i przypieczętowany. Pomyślcie, jego matka tuliła go do swojej piersi, karmiła go, pieściła go.
nie musiała rozumieć wymowy tych prezentów. Musiała rozumieć wymowę tych darów. Była Żydówką. Musiała to wiedzieć. Myślę sobie, że Jezus jako dziecko, jako niemowlę w szczególności, otrzymał podwójną ilość miłości, podwójną ilość troski. Dlatego, że jego rodzice rozumieli, co czeka to dziecię. Tak, wtedy, kiedy już dorastał i wtedy, kiedy stawał się dzieciakiem, młodzieńcem, wiecie to, jak to jest z ludźmi. Mieli nadzieję, że może się pomylili, może po prostu dorośnie, założy rodzinę. Ale nie pomylili się. Te dary z dnia, kiedy stanęli przed nimi obcy ludzie, pokłonili się głęboko nowonarodzonemu i położyli tak niezwykłe dary. Ta pamięć pozostała i ona wtedy, kiedy Jezus został ukrzyżowany, odżyła, jestem o tym przekonany, odżyła w zupełnie nowy, nieprawdopodobny sposób. Jego matka, która stała pod krzyżem, musiała sobie przypomnieć, tak, wiele lat temu, widziałam dar dla mojego nowonarodzonego dziecka i to była Mirra. A teraz potrzebujemy Mirry, żeby obłożyć jego zwłoki. Teraz potrzebujemy Mirry, aby pochować go zgodnie z naszą tradycją. Z jednej strony zadziwienie, jak w precyzyjny sposób wypełnia się Słowo Boże. Z drugiej strony ogromny smutek, bo jednak spełniło się to, co zostało zapowiedziane w tych darach. Ale pamiętajmy, tam były trzy dary. Król, kapłan i baranek ofiarny. Oto kim jest Jezus Chrystus. Król, kapłan i baranek ofiarny. Nigdy o tym nie zapomnijmy. Z jednej strony potężny władca, a z drugiej strony baranek, który złożył swoje życie w ofierze za mnie i za ciebie. I tego już nic nie zmieni. Możesz nie chcieć tej ofiary, możesz ją podeptać. Tak jak ludzie, o których pisze autor listu Hebrajczyków w 6 rozdziale. Możesz to zrobić. Ale to nie zmienia faktu, jak niesamowitą miłość ma Bóg do człowieka. To nie zmienia faktu, że Bóg zaplanował wszystko bardzo precyzyjnie. Zadbał o najmniejszy szczegół. I wiecie, co to oznacza? Że możemy w Bogu pokładać nadzieję. On zadbał o twoje życie. Jak Mu zaufasz, On zadba o każdy najmniejszy fragment twojego życia. Jeżeli Mu zaufasz, jeżeli Mu powierzysz swoje życie, On cię nigdy nie opuści. Nigdy cię nie zostawi. On wie o tobie wszystko. Nie było cię na świecie, On już zaplanował wszystko. Wyrysował cię na swojej dłoni, jak mówi Słowo Boże. I wyznaczył ci czas, kiedy pojawiłeś się na tym świecie. I wzywa cię. I woła cię i mówi, przyjdź. Przyjdź i daj się uratować. Bo ja cię miłuję. Taki jest nasz Bóg. Amen.